Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, a dzisiaj konkretnie na ulicach Nowej Mombasy 6 godzin po opuszczeniu miasta przez statek Proroka Żalu oraz ekipę Master Chiefa na pokładzie statku i Number Clad. Wow, co się dzieje? Odpaliłem sobie niby etap, który chyba najlepiej pokazuje różnicę między ODST a innymi częściami Halo i właśnie dlatego go sobie tutaj odpaliłem. Generalnie, jeżeli no jesteście minimalnie zaznajomieni ze światem Halo, to wiecie, że ODST wyróżnia się wśród wszystkich odsłon Halo tym, że gramy tutaj ludźmi nieulepszonymi. Czekajcie, bo się nie spodziewałem uporu na samym początku. Ludźmi zupełnie nieulepszonymi w stopniu porównywalnym do Spartan czy Snajpera. I dostaliśmy tutaj mocno ograniczone możliwości. Nie skaczemy tak wysoko, nie mamy dwóch splów. Jest gdzieś tam. Zdrowie się nie odnawia i generalnie za sprawą DST Bungie wróciło bardziej do takich... Jest. Bardziej do takich klimatów przypominających pierwsze Halo. Z apteczkami, ze wszystkim, z podwójnym systemem zdrowia. Więc to jest... Dostaliśmy zupełnie osobny arsenał, który się wyróżnia na tle tego, co noszą Spartanie. Pistolet z tłumikiem oraz SMG z tłumikiem. To jest po prostu mój ukochany zestaw. Dzięki temu pistoletowi ten pistolet jest czymś, co absolutnie przebija wszystkie inne bronie, jakie są dostępne, wszystkie inne pistolety, jakie są dostępne w serii. No i z SMG też się rewelacyjnie strzela, po prostu w porównaniu do nijakości gameplayu Halo 3, którą wiecznie zarzucam tej grze, to jest po prostu złoto. No i mamy tutaj dość nietypowe warunki do grania. Gramy słabszą postacią, jesteśmy w mieście opanowanym przez obcych, mamy tutaj trochę bardziej otwartą rozgrywkę. Aż ty, co się dzieje? Mamy bardziej otwartą rozgrywkę, jest miasto pewnych rozmiarów. To nie jest jakieś super duże. Zobaczę, czy nic mi nie celuje tam. Mamy miasto pewnych rozmiarów, ono nie jest jakieś super duże, ale jak na Halo to jest całkiem fajna miejscówka do poruszania się. Nie powiem, że w otwartym świecie, chociaż to jest oczywiście otwarty, no ale w takim samym stopniu jak otwarte bywają niektóre szersze mapy w Halo. Kolejny snajper. Ale etapy Rookiego, które splatają wszystkie misje fabularne, misje, gdzie gramy innymi członkami ekipy, bardzo się wyróżniają na tle wszystkiego, co mieliśmy do tej pory. Nawet jeżeli gramy w zwykłe misje, Dutchem, Buckiem, Romeem i Mikim, no to jest to w miarę standardowe Halo, tam jesteśmy, mamy dość wyrównane siły, mamy dość przymierzeńców, dość arsenału, żeby wziąć ich, jakby iść łeb w łeb z przeciwnikami, wygrać to, no i w trakcie takiej wartkiej akcji to jednak nasze ograniczenie nie robi aż takiego wrażenia. Jak natomiast jesteśmy sami i jest ten niesamowity klimat upadłego miasta nocą, gdzie jesteśmy sami i jeszcze jak sobie odpalimy najlepszy tryb noktowizyjny w historii gier, uwaga, 3, 2, 1, o, rysowanie krawędzi w ogóle, to jest po prostu miodzio. To jest po prostu klimat na 200% i coś, do czego żadne kolejne gry z serii Halo nie doskoczyły. Był ciemniejszy fragment w Reach, ale tam już dali normalny zielonkawy noktowizor, co się no nie będzie kojarzyć przecież z ODST, tylko co najwyżej z Modern Warfare. Otwarte czy zamknięte? Nie widzę przez to. Jeśli tu mi każą w ogóle iść, to jest w ogóle odpalony etapik po przejściu wszystkiego po blokowaniu. Jak weźmiemy etap ulicy Mombasy, no to mamy wybór, na jakim etapie kampanii chcemy być. Ja sobie wybrałem ogólny taki, że mam całe miasto niby dostępne, tak więc zerknijmy. O, tutaj będzie jakaś paczka z dobrociami. Miasto jest patrolowane przez wrogów, może nagle za rogu wyskoczyć jakaś grupka kosmitów, może nagle spaść na nas. Już tędy w ogóle szedłem, więc trochę się kręcę w kółko. Zestaw granatów mamy jak z Halo 3 i wszystkie inne bronie poza tym wspomnianym pięknym zestawem, to jest generalnie powtórka z Halo 3. Detour. O! Dostajemy sygnały od miasta, to też jest po prostu mega klimat. O, wchodzimy tutaj, włączamy noktowizję i maksymalne skupienie.
korytarze opanowanych biurowców, napisy na ścianach. O, to to. To jest ten easter egg, nie wiem czy kojarzycie. W oryginalnym Model ST, to jest oczywiście wersja Master Chief Collection, był tutaj pewnego rodzaju teaser, zapowiedź, easter egg do Destiny i był napis Destiny. W Master Chief Collection to zmienili. Nigdy nie wiedziałem, gdzie to jest i teraz tak samo z siebie się pojawiło. Dobra, na razie chyba się nic nie dzieje. Super są te linie. To jest dużo lepszy niż zwykły tryb noktowizyjny przełączany na standardowy kolor. I jakbym był blisko czegoś. Radar mi coś pokazuje. Oho. Aha. Ruki się doczuł strzelać. Oj, nie to. O, tu mam być. Ciekawe, co tu się stanie. Tak czy inaczej mamy wrogów. Najlepszy pistolet na świecie. O, i są inżynierowie. Oni też chyba są specyficzni dla tej właśnie odsłony gry. Może wam pokażę. Świeci się brud na pewnego rodzaju kolor. I to jest oczywiście sprawka tego gościa. No, on nie jest zły. Po prostu, no... W świecie Halo, huragoki czy inżynierowie są takimi niewolnikami dla kowenantów. Ale niestety zapewniają im osłony i takie pasywne bonusy, więc zawsze lepiej zacząć od nich walkę. A, no. No i wybuch. To nie jest to, że oni sami z siebie wybuchają, po prostu no huragoki mają. O, rzadkie osiągnięcie. Co to będzie? Zabito 10 inżynierów, czyli już ich dorwałem wcześniej. Tak więc no, oni mają przytwierdzone do swoich ciał ładunki wybuchowe, żeby wymusić posłuszeństwo. Jeszcze jeden łepek. Nie mam osłony. Nie mam amunicji. Najlepsze broni się skończyły w grze, no. Otwórz. Spróbujemy jeszcze raz. Podejście jakoś powinien być już teraz na wykończeniu. Włącz się, superwizjo. Ach. Widzicie go? Jest tam gdzieś. Tutaj. A. Przesuwa się. Jest. Aha. Leciałem. Aż ty jesteś. O! Cwaniak zaszedł mi od tyłu. Wiedział, że po niego wrócę. Ty już czekaj, obym... Aha. Tutaj mi checkpointowaliście. No trudno. Czyli życie, karabin. A. O, dobra. I to by było na tyle. Pożegnamy się ze specyficznym arsenałem. O. Koszt. No i dobra, zastanówmy się, gdzie pójdziemy dalej. Ta Yari Plaza tutaj jest trigger do jednej z misji. Spróbujemy się przenieść, na przykład o tu. Kizingo. To chyba jest misja... To chyba jest misja... Mikiego. Więc w którą stronę muszę iść? Idę... A, przez ten plac ze snajperem. No dobra. Widzę cię. Udało. To jest generalnie mapa do Firefighta, więc tutaj wiele miłych wspomnień. Dobra, wiem, że mam tam iść, ale chcę tutaj zajrzeć. No i checkpointy się robią, możemy chodzić po tym mieście. I to jest ogólnie bardzo eksperymentalna formuła dla gry. I to jest między innymi powód, dla którego kolejne misje generalnie są
takimi mini opowiadaniami, co się działo z poszczególnymi członkami oddziału i to nam zajmuje, nie wiem, 75% gry. Czyli no dość dużo. Dopiero jak zrobimy misję wszystkimi i się zaczyna to końcowe granie Rookim, no to wtedy... Wtedy się rusza fabuła z kopyta, dowiadujemy się, jaki był cel misji, dowiadujemy się, no, jak to się wszystko rozwiązuje. I no, fabuła wtedy rusza z kopyta i to jest właśnie powód, dla którego Halo 3 ODST nie nadaje się jako samodzielna opowieść, a tylko jako, no, część uniwersum, ewentualnie... Jak ja to miałem przejść? Aha. Ewentualnie właśnie jako formuła dla gry, fabuła dla gry. Bo kiedy bawimy się tymi elementami, znajdujemy te rzeczy w tym mieście, sprawdzamy, co się działo, układamy sobie, jak to się po kolei wszystko potoczyło, no to to jest fajne. A kiedy sama fabuła, no to samej fabuły jest po prostu mało. To cały czas słuchamy nagrania. To był czas, kiedy Bioshock wszystkich zachwycił... O, a wy co tu robicie? Wszystkich zachwycił swoimi audiologami i no, każdy musiał to mieć już. I każdy to musiał w każdej grze po prostu wrzucać. Formuła znajdźki i kolejny pomysł na opowiadanie historii. Nie wiem, gdzie ten ostatni uciekł. Kurczę. A, cześć. Dobra, więc przejdziemy się tam do wielkiego zielonego napisu. Teczki są, wszystko jest. Fajnie by było, jakby zasobnik gdzieś był. I może tutaj zajdziemy po zasobnik, właśnie. Żeby znaleźć jakieś inne jeszcze bronie. O. Więc jeżeli miałbym wybrać grę, która absolutnie z całej serii wybija się najbardziej klimatem, formułą, podejściem, sposobem prezentowania historii i rozgrywki, no to absolutnie ODST jest daleko przed całą resztą. Które są takie dość standardowe, no opowiadamy historię. Ale tutaj to po prostu wszystko służy gameplayowi. I odświeżeniu formuły Halo. Dobra, udało się. To teraz ta trudna część. Nie cierpię tego karabinu maszynowego. Nie mam granatów, więc muszę się powoli zbliżyć. O, on będzie robił rage'a. Silnik fizyczny się zasarał. Dobra. Jeden nabój załadowałem, super. Był bardzo pomocny. Jest ok. Gdzie idziemy? O, tutaj. I za rok. Jakoś ładnie. No, 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 dobrze. Aby coś jeszcze spadło nam na głowę, żeby nie było za nudno. Karabin. O, ten co nie lubię. So. Tu by się przydał granat albo coś na dystans, ale no kiepsko z tym. Więc się poruszymy od osłony do osłony. A, akurat nie patrzy na mnie. I trochę oberwałem. Żeby nie oberwać za dużo. Taka myśl. Gdyby coś leżało przydatnego pod nogami. Dobra. Gdzieś tutaj się kończy zasięg działka w ogóle. Jeszcze gdzieś tam snajper. Dobrze. Ach, dostałem snajpera. Odnowcie się tarcze.
Chodzi tam gdzieś smród. A nie to, matko. Boże, totalnie źle. Wyszło, nie to chciałem. Przyszedłem dokończyć z tobą. Nowala snajper. Ty tutaj miałeś, zdaje się, coś... Oż ty! A, tego się nie spodziewałem. Miałeś coś przydatnego na dystans, dobrze. Pora na snajpera. O! Więcej was jest. Nie ma amunicji. Dobra, jest okej, okay, wszystko. Nie dać się snajperowi trafić. Jest łepek, dobra. Twoje weźmiemy na zapas. Strzelałeś dokładnie tyle, co kolega, z tego, co widzę. Podejść tutaj trochę. Jest. No już, za dużo. Udało się. Gdzie idziemy? Dokładnie w tył. Dobra. No i niestety, biorąc pod uwagę to, że mamy ten podstawowy ekwipunek od STK, no to... No niestety, jakby to powiedzieć, to jest dość specyficzny rodzaj sprzętu, który nie jest ogólnodostępny. Kurczę, otwarty miał być wszystko, a tutaj mi nie poszło. No trudno, pójdziemy. A, to tu, dobra, dobra, to nie, to przesadziłem. To niestety, no, ciężko jest z amunicją. Do najlepszych broni w serii Halo, no, byłbym skłonny to powiedzieć, myślę. O, będą apteczki. Może coś wśród tych zapasów będzie fajnego. Wszystko się rozwaliło, rozpiżyło. Kurde, nieotwarte, ale pech. Niesamowite. Nie, otwarte. Bo proszę, jest snajperka, to już biorę natychmiast, bez w ogóle zastanowienia się. O kurczę, i co, i sprzęt? Standardowy? Ta, jest. Kurczę. Dobra, to nie będziemy się bawić snajperkami. Snajperki macie w innych grach Halo. Tutaj dojdziemy sobie do tego miejsca tu. Za róg, prawie że. Wraz z podstawowym ekwipunkiem od STK. No, jak widzicie, no wiadomo, w Halo jest tak, że generalnie sprzęt ludzi zbieramy gdzieś po drodze. Gdzieś z trupów, gdzieś leży przyszykowany przez twórców. Sprzęt kosmitów jest wszędzie dookoła leży. No bo wiadomo, ich rozwalamy po drodze. Aha. No, a sprzęt od STK-ów to jest tak specjalistyczny, że niestety tylko w tych specjalnych miejscach, więc no nie ma mowy o oszczędzaniu, bo z tego się zbyt dobrze strzela. O. Ale no to z jednej strony wiadomo, to jest wada, bo nie mogę się nastrzelać swoimi ulubionymi rodzajami broni. Ale no, robi to klimat, jak już się to dostanie, to cieszy bardziej niż jakikolwiek Spartan Laser. Oho, z prawej coś jest. Ciekawe, czy na górze, czy na dole? Tutaj! Cała banda! Łapcie to! Kurczę, są usunięci. Wszystko wybucha. I w ogóle jeden niewidoczny. Ich cholerne gadżety z Halo 3. Ktoś tutaj podejdzie. Dajcie trochę bliżej, proszę. Tam stoją. Ciekawe, czy mi się uda. Aż ty. A, nawalają już. Ściana! Kurczę. Checkpoint, jak miło. Dobra, i jeszcze ognisty granacik. Coś normalnie ekstra.
ma tę samą rolę co prometański granat w późniejszych Halo 4 i 5, ale jest dużo lepszy. Nie jest przekombinowany. O, i tyle będzie z naszej amunicji. Ach, dostałem po ryju. A! Zażarta walka z jednym koksem wzmacnianym przez latające dziadostwo. Kurde, chyba muszę jednak... Tylko hełm zdjął. Wszystko się kończy, nie mam amunicji na niego. Dobra, plan jest zmieniany, zmiana planu. Ruchy. Wycofujemy się. Jak to się mówi, live to fight another day. I to by się jakiś speed przydał, ale niestety. Jakiś później, w jakichś dalej położonych schronach jest ten, jest na pewno, jakby to powiedzieć, Mungus. I to już jest po prostu, przydałoby się takie jeżdżenie kołopowe po mieście. To by było fajne, może kiedyś się doczekamy. I teraz możemy się zająć przyjemnymi rzeczami. A, czwarty nie trafił. A, drugi nie trafił. Dobra. I to nieszczęście gdzieś jeszcze jest. No, wystaw. Dobra. I to by było to. Odpowiednie podejście do grupy przeciwników, z wycofaniem się, z użyciem sprzętu. To by było to. To są te fajne momenty w ODST. I to naprawdę jest fajnie czuć na tych wyższych poziomach. To jest oczywiście tylko heroik. Fajnie jest czuć na tych wyższych poziomach jakieś takie przytłoczenie tymi przeciwnikami. Czasami się udaje po prostu tak dostać od nich włóknia, że to się Master Chiefowi w głowie nie mieści. Znam te kolce. Ale oczywiście nie jest do skradania, ale tutaj czasami... dyskretniejsze podejście może zaprezentować. Oczywiście nie mam mowy o skradaniu żadnym, ale nie jest do tego stworzone. Dobra, chyba mamy problem. Muszę przejść koło nich. Miał jeszcze jakieś działko. O, to są w ogóle fragmenty etapu Baka, który przychodzimy za dnia. I to też jest fajne, jeżeli się pomyśli o level designie, bo to są etapy, które muszą działać u innych członków ekipy jako zamknięte, liniowe etapy. A przy okazji Rukiego to muszą być otwarte miejscówki, fragmenty dużej mapy. Dużej mapy, dużej jak na gatunek. Ach, i dostałem po mordzie. Dobra, checkpoint był tutaj oczywiście za chwilę wcześniej, więc szybko tam dojdziemy. Tu już się nie będziemy wdawać w te walki, bo trochę się zasoby kończą. No właśnie, jak nie idziemy po takim sznurku, po takiej liniowej ścieżce wyznaczonej przez twórców, zaprojektowanej, żeby po niej przejść, no to tam podrzucają nam non-stop zasoby, mają wyliczone co kiedy nam się kończy i co kiedy nam dołożyć. A tutaj no sami mamy różnego rodzaju swoje ścieżki i zwłaszcza jak mamy całe otwarte miasto już. No i czasami możemy coś spieprzyć, ale poszło. Fajerwerki. Dobra, to zamelduję się na
Kizinga Boulevard. I to w ogóle mi przypomina jakieś etapy z początku samej gry. Ach, co jest denied. Się dawno miasto nie odzywało, no ale... W ogóle tędy już nie przychodziłem? Nie, coś tam żyje jeszcze. Nie przejmuj się mną. Dobrze. Dobra, bo film zaczyna już tutaj niebezpiecznie się rozrastać. Ja tutaj z nimi się jeszcze porachuję. Mam akurat sprzęt do tego. Ale bez inżyniera, bez hunterów, oni nie będą zagrożeniem jakimś szczególnym. Ja wam teraz dziękuję za uwagę. Trwa na kanale obecnie tydzień z ODST. Dzięki temu możemy się zapoznać właśnie bliżej z tą grą. Z wszystkim, co dobrego wniosła na do serii, bo uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna gra jako część serii. Super odświeżyła formułę i bardzo żałuję, że więcej kolejnych odsłon się do niej nie odnosiło. Na kanale jest recenzja, będzie streszczenie. Mamy dużo materiałów o poszczególnych członkach ekipy. Koniec snajpery. No i chyba mogę oficjalnie ogłosić... O, z lewej. A, chciałem ogłosić, że Kizinga Boulevard jest już opanowany przez nas. Ale się trochę z tym pośpieszyłem. Tak więc dzięki jeszcze raz za uwagę. Filmy, myślę, możecie sobie znaleźć w playliście z tygodniem ODST oraz z Halo 3 ODST. A ja wam dziękuję za uwagę. To była nocna przechadzka po nowej Mombasie w skórze Rukiego. No i dostawaliśmy razem włóknia i dawaliśmy włóknia innym. O. Mam nadzieję, że nie przegapiliście tej części serii. Znowu został ten złoty na koniec z Bloodshotem. I dostałem po ryju, więc takim akcentem zakończymy. Cześć! Tydzień z ODST na Wielkie Michalo to również szansa na wygranie gier. Gier i seriali. 5 dni to 5 filmów i 5 nagród. Linki są w opisie. Rozdawanie przeprowadzimy na Glim. Wystarczy tam odwiedzić fanpage facebookowy albo zasubskrybować kanał i bierzecie udział w losowaniu. Rozdajemy serię Gears of War, Gears 1, 2, 3 oraz Gears of War Judgment oraz seria Halo Nightfall. Wszystko do pobrania na Xboxy w formie kodów, które prześlę zwycięzcom. Zapraszam do linku w opisie. Powodzenia!